Na program zaprasza Fundacja Enea. Mądrej głowie. Mądrej głowie, witamy Państwa bardzo serdecznie. Seniorzy są najłatwiejszym celem nieuczciwych praktyk i oszustw. Warto więc się edukować. No, mógłbym nawet powiedzieć, że dziś będzie program bardzo sensacyjny, ale z wątkiem edukacyjnym, bo jak się okazuje, uczymy się przez całe życie. W programie Mądrej Głowie moimi gośćmi są pani Anna Ceranek-Dadas, psychoterapeutka i mediator. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pani Anna Dolska, Stowarzyszenie 50+. Dzień dobry, witam Państwa. I nadkomisarz Michał Królikowski z prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Proszę Państwa, zaczynamy oczywiście mówić o tym, że oszustwa zdominowały jakby to wszystko, co się dzieje w tym roku w samej Wielkopolsce. W samej Wielkopolsce ponad 150 takich przypadków związanych z oszustami osób starszych, ale to są tylko te przypadki, które mamy zgłoszone. Musimy pomyśleć o tym, ile takich przypadków nie jest zgłoszonych, gdzie osoby obawiają się, wstydzą się, że zostali oszukani, więc tych przypadków może być znacznie więcej. Ale przecież oszuści nie wprowadzają w błąd tylko i wyłącznie osoby starsze. Możemy mówić o oszustwach na dużą skalę. Myślę, że ja też dałbym się pewnie podejść osobie, która jest doskonale do tego przygotowana. Tak, to można powiedzieć, że to są zorganizowane grupy przestępcze i właśnie czyhają na tych naszych słabościach. Myślę, że najłatwiej jest przekonać osoby starsze, wziąć ich bardziej na litość, ale niestety jeżeli chodzi o oszustwa, narażeni jesteśmy wszyscy. Dlatego też ważne jest, żebyśmy w takim gronie osób, które współpracują na rzecz bezpieczeństwa seniorów, które działają w ramach profilaktyki, dużo na ten temat mówili, bo my jako policja sami nie jesteśmy w stanie. Jest świetnie, że jest wiele organizacji, jest wiele stowarzyszeń, które współpracują z nami i wspieramy się nawzajem w tych działaniach. No właśnie, tutaj pani Ania Dolska, Stowarzyszenie 50+, wiem, że wy prowadzicie takie akcje, szkolicie seniorów. Edukujemy seniorów i na każdym takim spotkaniu, kiedy pytamy, czy ktoś kiedykolwiek odebrał telefon, w którym próbowano go oszukać, mamy takie sygnały. Natomiast cały czas, mimo tego, że ta świadomość edukacyjna jest coraz większa, liczba tych przestępstw nie spada. Cały czas też się zastanawiamy nad tym, na czym polega ten mechanizm. Seniorzy wydaje nam się, że są taką grupą społeczną, która jest najbardziej narażona na te przestępstwa oszustw, wyłudzeń. I mam pytanie do pani, z psychologicznego punktu widzenia. Jak to jest, że osoby, które są racjonalne, nie mówimy tutaj o takich osobach, które, bo nie dają się oszukać tylko ci, którzy są starsi, mają demencję, starczą, bo tak jak pan redaktor wspomniał, w każdym wieku możemy paść ofiarą oszustów. Jaki mechanizm tutaj działa, psychologiczny, że dajemy się tak podejść? No przede wszystkim na wstępie rzeczywiście chciałam potwierdzić tę tezę, że wszyscy możemy paść na różnym etapie naszego życia ofiarą przestępstwa, oszustwa. Natomiast tutaj na pewno dużą rolę gra jednak przyczyna neurologiczna, tak? W przypadku seniorów zdecydowanie pewne obszary w mózgu już są mniej aktywne, chociażby płat czołowy, tak, który jest odpowiedzialny za rozpoznawanie emocji u siebie też, ale też reakcje i przewidywanie, planowanie zdarzeń. Ale tu ja myślę, że wśród wielu czynników jednak rolę dużą gra brak psychoedukacji. Proszę sobie przypomnieć, w zasadzie ci starsi ludzie byli kiedyś dziećmi, prawda? I wychowywali się w domach, podlegali procesowi socjalizacji, potem chodzili do szkół, gdzie przede wszystkim uczy się nas posłuszeństwa. I w związku z posłuszeństwem i wobec autorytetu też bym chciała tutaj zwrócić uwagę, gdzie policja, prawda, jeśli na przykład, tak, jest jednym z uznanych autorytetów i często oszuści, którzy działają, nadużywają właśnie łatwowierności osób starszych, dzwonią, przedstawiając się, prawda, jako policjanci. Jeśli my mamy już wdrukowane pewne mechanizmy reagowania, tak, na autorytet, tak jak mechanizm kitla, białego kitla jest znany, tak samo tutaj policji, no to
ten mechanizm automatycznie się włącza i nie zadajemy sobie pytania, ojej, czy ja mam się zacząć zastanawiać, czy to faktycznie jest prawdziwy policjant? No działam tak, jak mnie nauczono, tak? Także tutaj ja uważam, że no, jest jeszcze bardzo duże pole otwarte do działań psychoedukacyjnych i to już od wczesnego wieku dziecięcego. Ale policja też prowadzi takie działania, nie tylko wespół z mediami, ze stowarzyszeniami, fundacjami. Wy też sami potraficie doskonale ocenić sytuację, no bo wiecie mniej więcej zawsze, ile co roku pada łupem tych przestępstw, oszustwów pieniędzy. Tak, oni w zeszłym roku, dotarłem do takich informacji, w 2018 roku naciągnęły osoby starsze na 60 milionów złotych. Ogromne pieniądze. Ogromne pieniądze. Tych oszustw niestety jest. Tutaj, tak jak pani mówiła, że bardzo często wykorzystywane są te zawody zaufania takiego społecznego, gdzie podają się przestępcy za policjanta, księdza, czy mógłbym wymienić wiele innych zawodów. I dlatego też idziemy w edukację w tym kierunku, że informujemy, że w przypadku policji, policja nigdy nie prosi o przekazanie środków finansowych. Policja nigdy nie żąda, żeby ktoś dał środki finansowe, ale edukujemy, że jeżeli dzwoni na przykład wnuczek i czy dzwoni ktoś, że wnuczek miał wypadek i trzeba zapłacić jakieś pieniążki, żeby nie poniósł kary za to, to mówimy, że takiej sytuacji nie ma, bo jeżeli jest wypadek, przyjeżdża policja na miejsce, to sprawca zostanie rozliczony. Mówimy, że jeżeli dostaną taki telefon seniorzy, że ktoś potrzebuje pomocy, to prosimy, żeby na spokojnie rozłączyć się, zadzwonić do osoby najbliższej nam, osoby, której znamy. Nie na numer, który wskazano przez telefon, tylko do osoby, którą znamy. Powiedzieć, że taka sytuacja ma miejsce, poprosić nawet tą osobę, żeby przyjechała, porozmawiała z nami. Ten czas jest potrzebny, żebyśmy mogli potwierdzić tą informację. Zawsze można zadzwonić na policję, ale rozłączając się, wykręcając numer alarmowy 112 i prosząc o przełączenie z policją. I nawet jeżeli ktokolwiek miałby z policjantów przyjechać do miejsca zamieszkania, jeżeli osoba jest starsza, to też prosimy, żeby ktoś był z naszych najbliższych. I wtedy policjanci podjadą. Musimy pamiętać o tym, żebyśmy nie działali w emocjach, nie działali pochopnie, bo wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy w studiu, emocje zawsze nam źle podpowiadają. Jak działamy w emocjach, nie potrafimy dobrze rozpoznać sytuacji, jaka jest i przez to podejmujemy naprawdę dziwne decyzje. A ludzie starsi, seniorzy, tracą oszczędności całego swojego życia, bo są dobrymi osobami, bo chcą pomagać. I na tym przestępcy cały czas bazują. Oczywiście. Zróbmy sobie tutaj kropkę. Za chwilę powiemy o tych przestępstwach, jakie to są i jak im przeciwdziałać. Fall in love with your mind. I don't want even mention the way your body perfectly designed, so fine. I'm judging from your outlook on life. I knew this would be more than just one night, but now I'm ready for the next level, and you're telling me you need more time. No crime, nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just hitting it. But you only get a love like this once in a lifetime, and if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in our time. Come on, girl. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I can't wait no for love you. To think I'm rushing you. I know you like to take your time. I'm already sold on the idea of you and I. Just tell me where I need to sign. 'Cause I've been searching for a while, girl.
so don't make me wait. And I don't wanna take my time. I'm putting everything on the line. They say that true love's hard to find. I'm ready now to make you mine. Don't make me wait. Mądrej głowie. Proszę Państwa, dziś zajmujemy się oszustwami na dużą skalę, chociaż czasami jest też tak, że ktoś straci 20 zł, 100 zł, 150 zł, a może 1000. Czy dla policji to jest sprawa, którą od razu się zajmujecie? Każda sprawa, która jest zgłoszona, jest przyjęta i będzie prowadzona. Dla nas najważniejsze jest, żeby policja otrzymała informację jak najwcześniej, bo jeżeli będziemy mieć informację jak najwcześniej, wtedy możemy podjąć najszybciej te działania, jakie są możliwe. Ale też informujemy, że jest wiele instytucji, które też wspierają seniorów. Jest wiele instytucji, do których można pójść po pomoc prawną. Jest wiele instytucji, które potrafią nakierować. My jako policjanci przyjmujemy zawiadomienia, prowadzimy postępowania i dzięki wsparciu tych instytucji bardzo często dochodzi do sukcesów, dochodzi do zatrzymania sprawców, ale często zdarza się tak, że albo to zgłoszenie jest po iluś miesiącach, albo tego zgłoszenia nie ma. Pamiętajmy o tym, że często zdarzają się, że grupy, które działają, grupy przestępcze, które działają wśród seniorów, oni przemieszczają się. Przemieszczają się z różnych miejsc, nie działają cały czas na tym samym terenie, żeby być jak najbardziej anonimowi, bo po jednym, drugim zgłoszeniu już na tym terenie można powiedzieć, że są spaleni. Także bardzo szybka reakcja powoduje, że możemy takie osoby zatrzymać. Muszę Państwu powiedzieć, że spotykając się z seniorami, prowadząc też różne akcje, wiemy, że jeśli powiem im, czy wiecie Państwo, na czym polega oszustwo na wnuczka, to wszyscy, a tak, tak, wiemy. Ale powiedzcie mi, i tutaj jest pytanie do Pani, dlaczego cały czas dajecie się podejść na wnuczka, na kuferek, na policjanta, na służbę zdrowia? No wiedza na poziomie takim rozumowym, racjonalnym, a doświadczenie to zupełnie dwie różne sprawy. Dlatego tutaj bardzo ważny jest trening asertywności, już począwszy właśnie od najwcześniejszych lat. W Polsce naprawdę jest to nowość w systemie edukacji, że poświęca się czas na lekcjach wychowawczych, żeby uczyć dzieci, że na przykład nie nawiązywały kontaktu z obcymi osobami, nie przyjmowały cukierków, nie dały po prostu wpływać na siebie. Niestety przez wiele, wiele lat i myślę, że pokolenia starszych osób też wychowywane w takich, a nie innych warunkach naszych, prawda, kulturowych, historycznych, mają na to ogromny wpływ, także to jest zmiana mentalności, która będzie trwała. Ale myślę, że to się zaczyna właśnie od tego poziomu mikro, tego właśnie też lokalnego. I ja sama w swojej praktyce zawodowej obserwuję bardzo często, że na psychoterapię przychodzą osoby, które często w wieku na przykład 40 lat ćwiczą po raz pierwszy ze mną w relacji terapeutycznej w ogóle możliwość powiedzenia nie drugiej osobie. Dla nich jest to kompletnie niebywałe przeżycie. Oni mają straszny opór związany z tym, jak mogą odmówić czegoś po prostu drugiej osobie. I to jest naprawdę bardzo duży problem, oprócz tych wszystkich oczywiście czynników neurologicznych czy związanych ze zdrowiem psychicznym, o którym mówiłam wcześniej, w przypadku starszych ludzi, tak? Także musimy widzieć jakby jako proces życia człowieka od urodzenia do śmierci, gdzie pewne nawyki grają bardzo dużą rolę już, które były przyswojone. Bo myślę, że z psychologicznego punktu widzenia, czy pani też to potwierdzi, to, że dajemy się oszukać, też wynika z tego, że na wszystko przez
pryzmat siebie spoglądamy. Tak. Znaczy, że jeśli my jesteśmy uczciwymi ludźmi, to w życiu nam nie przyjdzie do głowy, że ktoś, kto jest miły, przyjdzie do nas albo w kryzysowej sytuacji do nas zadzwoni, może nie potrzebuje tej pomocy, tylko chce nas oszukać. Więc wychodzimy z założenia, że jeśli my jesteśmy uczciwi, to inni pewnie też muszą być tacy uczciwi i tak samo reagować w tych wszystkich kryzysowych sytuacjach. Dokładnie, jest to podstawowy błąd atrybucji, który rzeczywiście popełniamy, oceniamy innych swoją własną miarą. Podczas chociażby właśnie zajęć z psychoedukacji czy psychoterapii uczymy innego sposobu postrzegania świata, tak? Bardziej wnikania we własne odczucia. Dobrze, proszę państwa, pan nadkomisarz już mówił o tym, że policjanci nigdy do nas nie dzwonią i chyba nie informują właśnie o swoich działaniach przez telefon. Ale tych, ostatnio przynajmniej, tych wyłudzeń, oszustw na policjanta, no jest jednak sporo. Jest sporo wyłudzeń na policjanta, ale to też powiedziałem, jest sporo wyłudzeń ogólnie, jeżeli chodzi o zawód zaufania publicznego. Dlatego też ważna jest edukacja, dlatego też ważne jest docieranie do tych osób i docieramy w różny sposób, za pośrednictwem państwa, czyli za pośrednictwem mediów, ale teraz mamy też taki pomysł dotarcia właśnie przez wnuczków, żeby to wnuczek przychodząc do dziadka, do babci, edukował go, że przyszli policjanci do szkoły, że opowiadali o takim zagrożeniu. Bo ta babcia, ten dziadek ma największy sentyment ma do tego swojego wnuka. Ja patrząc, największy sentyment mam do swojej mamy, która opiekuje się moimi dziećmi, jak ja jestem w pracy i spędza z nimi bardzo dużo czasu. I też stwierdziłem, że fajnie jest to, żeby ten mój 10-letni syn, czy każdy 10-11-12-letni syn, spędzając ten czas z dziadkiem i z babcią, opowiadał o tych zagrożeniach, że byli policjanci, że byli osoby z sądu, że byli jacyś tam przedstawiciele różnych stowarzyszeń i właśnie mówią o tym, że nie ma takich sytuacji, że ktoś przychodzi i może żądać pieniędzy. Że jeżeli byłaby taka sytuacja, to już jest alarmujące. Babcia, pamiętaj o tym. I to jest ważne. I dlatego chcemy w ten sposób docierać. Dlatego też jesteśmy w trakcie przygotowania takiego dużego projektu, który rozpocznie się konferencją i na tą konferencję oczywiście ja tu z tego miejsca bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Będzie ona 27 listopada na Akademii Medycznej od godziny 10 do 14, gdzie będziemy edukować odnośnie właśnie zagrożeń, gdzie będziemy wprowadzać swój nowy projekt, gdzie będziemy z tym projektem docierać właśnie do młodzieży, do osób dorosłych, ale również do różnych instytucji, gdzie przygotowaliśmy taki multimedialny materiał, gdzie można ten materiał sobie wyświetlić, gdzie ten materiał będzie do pobrania, gdzie jak przyjdzie ten przysłowiowy wnuczek, to będzie mógł babci i dziadkowi pokazać go, odpalić w internecie, pokazać, zobaczcie, jaki materiał jest na stronie, co można zobaczyć. Ale co jest ważne? Ten projekt będzie skupiał z nami wszystkie instytucje, które współpracują na rzecz bezpieczeństwa seniorów, bo uważam, że im więcej instytucji, tym mamy większą siłę rozmachu, tym mamy większe dotarcie i to jest najważniejsze, żebyśmy wspólnie razem współpracowali. Ja chciałam jeszcze pana poprosić o taki dokładny instruktaż albo przedstawienie scenariusza, dlatego że często mówimy o wyłudzeniu na wnuczka, na policjanta, na administratora. Natomiast myślę, że jakby pan pokrótce nam powiedział, jak przebiega ten proces, to nasi słuchacze mogliby być bardziej świadomi i wiedzieć, jak reagować. To proszę powiedzieć na przykład na wnuczka. Jak to wygląda? Jeżeli chodzi o właśnie proces na wnuczka, zazwyczaj przestępcy dzwonią, przedstawiają się, że są wnuczkiem danej osoby, ale jak to docierają? Osoby są obserwowane, idąc do sklepu, rozmawiają między sobą i naprawdę nawet ja chodząc na zakupy, słyszę, o czym mówią osoby starsze. Wystarczy posłuchać. To są zorganizowane grupy, więc już te informacje gdzieś tam w ich środowisku posiadają i jeżeli widzą, że osoba jest starsza, że gdzieś tam komuś coś odpowiedziała, to przedstawiają się, że są wnuczkiem. Te osoby nie zawsze są dosłyszące, więc powtarzają się, babcia, nie pamiętasz, widzieliśmy się tam tyle lat temu, taka sytuacja. Albo przedstawiałem się za kolegę tego wnuczka, że jest kolegą, że Jankowi coś tam się stało, że pilnie potrzebuje pomocy, że może trafić na przykład do więzienia, jeżeli babcia tam zapłaci jakieś tam pieniądze. No i jeżeli ta babcia ma pieniądze, to w pierwszej kolejności co? To, co mówiła, co tutaj rozmawialiśmy. Jesteśmy ufni. Nie sądzimy, że ktoś chce nam zrobić krzywdę. Więc w pierwszej kolejności taka emocja, no trzeba pomóc.
żeby się tej drugiej osobie nie stała krzywda, no i dajemy te oszczędności. Oszczędności są w różny sposób wydawane, bo zostawiając są w miejscu, bardzo często robią tak, że nawet nie przychodzą do miejsca zamieszkania, tylko mówią w ustalonym miejscu, żeby to zostawić, albo żeby gdzieś tam to wyrzucić. Też wybierają miejsca, żeby jak najmniej oni, jako przestępcy, byli narażeni na to, że zostaną zatrzymani. Dlatego po takim telefonie nieważne, że ktoś powie, że proszę nie rozłączając się wykręcić numer, bo to jest też stara zasada, bo jak nie rozłączymy się, no to wykręcimy numer i nie rozłączamy się, ta osoba nas słyszy. Podają słuchawkę drugiemu mężczyźnie, czy tam kobiecie, słychać inny głos, na przykład, nie wiem, dyżurny komendy takiej i takiej, słucham, no dostałem takie zgłoszenie, tak, taka sytuacja miała miejsce, no i ta osoba myśli, że jest potwierdzenie. Nie, należy się rozłączyć, zadzwonić do osoby najbliższej, którą znamy, powiedzieć, że taka sytuacja ma miejsce, następnie zadzwonić na policję i powiedzieć dyżurnemu, że taka sytuacja miała miejsce. Odkładamy ten telefon. I tak samo nie wpuszczamy nikogo, kogo nie znamy do mieszkania, bo pamiętajmy, osoby, które są starsze, nie są takie silne, rozmawiajmy przez te drzwi, rozmawiajmy przez ten wizjer, proszę przyjść później, za 2 godziny będzie córka, to wtedy proszę przyjść. I myślę, że taki przestępca, który przyjdzie, usłyszy, że za jakiś czas będzie ktoś w domu, no to sobie wybierze inne mieszkanie, które będzie dla niego dużo łatwiejsze. I w ten sposób możemy gdzieś tam się obronić. I pamiętajmy też o takiej opiece sąsiedzkiej, bo jeżeli my mieszkamy w klatce schodowej, bardzo często od wielu lat znamy się z tymi sąsiadami, to nawet zadzwońmy do tego sąsiada, niech on przyjdzie do nas, porozmawia, żebyśmy nie byli sami, żebyśmy to skonsultowali. Nie działajmy w emocjach. Tu program Mądrej Głowie, już za chwilę powiemy, jak pozbyć się natręta, który może być oszustem. Wracamy do rozmowy i edukujemy też Państwa dziś na temat oszustów. Bardzo dużo mówiliśmy o sprawach psychicznych, psychologicznych, terapeutycznych. Też dotyczy to osób starszych, ale nie tylko. Ale są na pewno takie sprawdzone metody, jak pozbyć się natręta oszusta, który do nas puka, dzwoni domofonem, dzwoni na telefon stacjonarny, czy nawet komórkowy. Jak to zrobić? Przede wszystkim, tak jak było wcześniej wspominane, jeżeli nie otworzymy drzwi, ta osoba nie wejdzie, nie będzie nas nagabywać. Bardzo często jest tak, że jak już oszuści przychodzą do miejsca zamieszkania, to nie przychodzi jedna osoba, tylko przychodzą 2, 3 pod hasłem sprzedania, nie wiem, garnków, dywanów, czy jakichś tam innych rzeczy. Więc jedna osoba nas zagaduje, a druga osoba może nam przeszukiwać mieszkanie i nas już w tym momencie okradać. Więc po pierwsze,
nie powinniśmy wpuszczać nikogo do miejsca zamieszkania. Po drugie, jeżeli ktoś do nas dzwoni, nie znamy tej osoby, próbuje nam coś sprzedać, próbuje nas namówić do czegoś, wystarczy powiedzieć, przepraszam bardzo, nie mam teraz czasu i się rozłączyć. I to jest taka najprostsza rzecz, jak możemy się pozbyć. Pamiętajmy o tym, że my w tej chwili nie jesteśmy tylko oszukiwani przez telefon, czy jesteśmy oszukiwani, że ktoś przyjdzie, nas okradnie, ale niestety internet, osoby starsze mają dużo wolnego czasu i ten czas spędzają również w sieci. I tych oszustw tych sieci jest też bardzo dużo. I tu apeluję o to, żeby przede wszystkim zwracać uwagę, na jakie strony wchodzimy. Po drugie, osoby, które opiekują się też starszymi, można założyć różnego rodzaju blokady, żeby ta nasza osoba starsza na pewne strony nie mogła wchodzić, nie mogła też dokonywać zakupów przez ten internet, albo można założyć drugie konto, na których będzie mniej środków finansowych, żeby nie można było tych środków finansowych przelać z tego konta. Ale pamiętajmy o tym, że te zagrożenia w sieci są. Ja apeluję o to, żeby je zgłaszać, bo bardzo często osoby starsze wstydzą się tego, że zostali gdzieś tam, czy sami dokonali jakiegoś zakupu, który jest nierealny. No, nikt nam nie daje prezentów o 200% mniej, czy o 70% i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy, że jakiś produkt ma określoną swoją cenę, może być tam trochę tańszy, ale nie aż tak super tani. Także pamiętajmy o tym, że jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, no to należy to zgłaszać, żeby przestępcy nie byli bezkarni, a patrząc w tym kierunku coraz więcej zdarzeń mamy związanych właśnie w sieci internet i ci oszuści też są w sieci. Ale ja się tak zastanawiam, czy to, co mówi pan nadkomisarz, to, co mówi pani Ania Dolska i to, co mówi pani psycholog, też pani Ania, czy to troszeczkę, jeśli słuchają nas osoby starsze, nie powoduje, że oni są teraz tacy przestraszeni. Właściwie to my nic już nie możemy. Nie możemy rozmawiać tu z sąsiadem na bazarku, tak? Bo ktoś podsłuchuje. Tu właściwie do sieci też już nie wejdę, tam na moje konto facebookowe, bo przecież się ujawniam. Publikuję może że nawet zdjęcia, tak, z wnukami. No właśnie, pani psycholog. Jak funkcjonować? Jak żyć? No myślę, że jednak trzeba się trzymać pewnych zasad. No tutaj taki rdzeń musi być zachowany i nie ma tutaj miejsca na jakieś wątpliwości. No po prostu, no kto, chyba że ktoś lubi ryzykować, no to oczywiście jest jego odpowiedzialność i wolna wola. Więc pewny zestaw zasad i to każdy powinien się rzeczywiście tego nauczyć, tak, przestrzegać. No ale wiadomo, no przecież to nie znaczy, że będziemy ucinać kontakty z sąsiadami, których znamy ileś lat, tak? Oczywiście. Tylko trzeba umieć postawić granice gdzieś i, no i warto, żeby jednak, no chociażby poprzez taką konferencję, czy uświadamiające akcje wpływać, cały czas wpływać, bo ta wiedza jest naprawdę... Z wszystkiego należy korzystać, ale należy korzystać właśnie z rozsądkiem i o to nam najbardziej chodzi. No dobrze, ale tak się zastanawiałem, czy osoba starsza, którą spotykam, którą znam i wiem, że ona chętnie ze mną zawsze rozmawia, jest w stanie powiedzieć i rozpoznać oszusta i powiedzieć mu, proszę teraz ze mną nie rozmawiać, będzie syn za 20 minut, proszę zadzwonić na przykład ponownie. Czyli ta asertywność. Tak, no właśnie asertywność ona nie jest, w pewnych przypadkach ona nie jest w stanie rozpoznać, ponieważ rzeczywiście cechą, która jest uniwersalnie dobrze rozpoznawana na całym świecie, jest wiarygodność. Ale jeśli chodzi już o sytuację typu, czy ktoś jest miły, godny zaufania, to już się ocena starszych ludzi może różnić od młodszych. I ta wrażliwość już na te sygnały jest zdecydowanie mniejsza, tak? Wraz z wiekiem. Dlatego, no niestety, ale trzeba przyjąć pewną wiedzę, chyba że no, ponosi się ryzyko. No, nie jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialności za wszystkich, prawda? No dobrze, proszę państwa, podsumowując naszą dyskusję, musimy uważać, edukować się. Młodzi pomagają starszym, a starsi edukują też najmłodszych. Tak jak pan nadkomisarz powiedział, dlaczego babcia nie ma powiedzieć wnuczkowi, a wnuczek później przypomnieć babci. Dokładnie tak. Zdecydowanie. No dobrze, dziękuję państwu serdecznie. Myślę, że temat nie jest wyczerpany. Jeszcze spotkamy się nieraz. Dziękuję serdecznie pani Anna Dolska, Stowarzyszenie 50+, pani Anna Ceranek-Dadas, psychoterapeutka, mediator dziękuję i pan bardzo. Nadkomisarz Michał Królikowski z prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Dziękuję państwu dziękuję serdecznie. Bardzo. Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia. Mądrej głowie. Na program zaprosiła Fundacja Enea.